O nie! Haha, zniszczyłem działko. Dawaj! Blisko już jestem, blisko! Tak? Nie no, znowu dostałem w głowę. O! Komuś się udało, miło. Mi! O! Przepraszam bardzo, dostać rybą po głowie to jest wstyd. Hej, witajcie ludzie, z tej strony oczywiście Ważenruk, za to jest kolejny odcinek z Team Fortressa, dawno nie było na kanale. Dzisiaj oczywiście z nami jest jak zawsze w Team Fortressie Kamilos. Dzień dobry. No a to jest 23 chyba odcinek Team Fortressa. Ile my tam już nagraliśmy tych odcinków? Za dużo. No, bardzo dużo. Nie no, nawet powiem ci, gubię się już w obliczeniach, bo naprawdę dużo już tych odcinków wyszło. I ci powiem szczerze, że w każdym odcinku zawsze ty jesteś. Z tego co pamiętam... Chyba dobrze. No bardzo dobrze. Z tego co pamiętam to... W którym ty się odcinku pojawiłeś? Od czwartego chyba, nie? Możliwe, że nawet trzeci. Albo czwarty. Nie, czwarty. Trzeci nie, bo z trzeci nagrywałem z Dawo i jeszcze wtedy takie zachowanie dziwne miałem. Ale czwarty to już ty się właśnie pojawiłeś. Czwartym to już ty się właśnie pojawiłeś i ten. No i już w sumie zleciało, nie? Troszeczkę. Gdzie ty jesteś? Kingrasz w ogóle, bo ja nie wiem. Pyro? A, dobra. W ogóle co to jest za tryb, bo ja ten... To są materiały, ta? Tak. Zdobywanie aktówek. Dobra. No to jest jedna z moich ulubionych w sumie. Jeden z moich ulubionych trybów, nie? Bez kitu. Zawsze lubiłem ten tryb. Przez to, że można było się fajnie pobawić, nie? Tak. Ojojoj. Właśnie się bawię w obronę. No właśnie widzę. Aj, dowalił mnie. W ogóle jestem drugi w rankingu. Ty myślałem, że ty jesteś ten. Myślałem, że cię wywaliło do niebieskich, ale tak patrzę teraz, no przecież nie, no musisz ze mną być w drużynie, nie? Powiem ci, dawno w Team Fortressa nie grałem. No. Nie wiem jak tam u ciebie. Ostatni też. Pewnie ostatni raz grałeś na nagrywkach, nie? Tak. Tak myślałem. No ja ostatni raz chyba grałem z Dave'em. I to tak chwilowo w sumie. Ale też to było dawno. O Jezu, ale mnie oklepał. Muszę mu plecy jakieś zrobić. Jeszcze chwileczkę i nasza aktówka wróci na swoje miejsce. A to zdobyli ją, ta? Znaczy, chwilę ją trzymali i my teraz czekamy aż wróci. Dobra. Wróciła? Tak. To dobrze. Ale niestety nie wiem, czy jest jakiś inżynier tam, dlatego na chwileczkę ja tam popilnuję. Na dole ci chodzi? Nie ma nikogo, tak? Jest pusto. O nie. Możesz w sumie wrócić tam na dół, zobaczyć. Dobra, ja się już odrodziłem. To coś mi zcięło w ogóle. To ja też lecę w sumie na dół. Tam do ciebie, będę bronił coś. Tutaj nic zupełnie nie ma, ja jestem... Aha, no fajnie. Fajnie, tutaj... No tym bardziej. Co jest? Uważaj na inżyniera, on stawia tam działko na dole u nas. U nas? Tak, na dole. Znaczy tam, gdzie aktówka jest. Ta? Bo tak, ja zauważyłem teleport, zacząłem go niszczyć, ale niestety inżynier wyszedł z teleportera i tym sposobem mnie zabił. A gdzie on dokładnie? Koło aktuwy jest? Tak. Czekaj, znaczy, nie wiem, czy biegnie, ale stał tam i wziął. Aha, został opuszczony, okej. Okay. A, i miałem żołnierza, kurde, rozwalił mnie, ale dobra, już rozwalony. Ty go rozwaliłeś, nie? No, to była moja ten. To była moja... Asystę miałeś? Asysta. No tak myślałem. Tylko niestety tam jest... ten. Tutaj jest... ta. Co jest? Wieżyczka, którą niszczę i zniszczyłem. O, to dobrze. Ale inżynier postawił tam zasobnik i jest aktówką, dlatego proszę go zabić. O jezu, za szczepiaczem. Uwaga, bo będzie żołnierz szedł. Tu jest ktoś tam, czy nie ma? No, nasi są. Coś tam próbują bronić. Nie wiem, jak im się to udaje. Też zaczynam szybko biec. Nie wiem, ja lecę... Nasze materiały zostały opuszczone. Ja lecę na dół zobaczyć, co tam się dzieje. Też?
Dobra, jest nasz pyro tutaj. No i ty okay. też jesteś. Dobra, tutaj nie... okej. Okay. To jest nasz, dobra. Dobra, to ja wracam na górę chronić. Da. W sumie no... w ogóle mamy jakiegoś... jest jeden... nie, dwóch inżynierów mamy, ta? Tylko, że oni nie są w tym miejscu, w którym być powinni. To normalne. O, rozwaliłem... ale mnie spalił, gościu. A gdzie oni... trzech już inżynierów jest, to gdzie oni stawiają te wieżyczki? Ja wiem, że się dostawiają tam w okolicach miejsca naszego odrodzenia, a nie tam, gdzie jest nasza aktówka i to mnie boli. Ale w okolicach odrodzenia... Okej, okay, dobra, już jest nasz inżynier, tutaj się rozkłada, ta. Dobrze. Dobra, już widzę tego inżyniera. O nie! Haha, zniszczyłem działko. Aj, super. A ja jakiegoś pipera jakiegoś spaliłem. Jest. To konkretnie. Nie wiem czemu, ale jeden z inżynierów woli stawać na samym tym, nie? Na samej górze, jak masz ten taki wylot, nie? Mhm. Tylko, że to jest największy błąd. Wiesz, o co chodzi. No, zdarza się niestety. No. Dobra, ja próbuję kanałami się dostać po aktówkę ich. Może mi się uda. Sneaky akcja. O. Dobra. Coraz dalej jestem, stary, coraz dalej. Tylko, że pewnie ktoś mnie zaraz wyczai. Ty, no już prawie po aktówkę jestem. O nie, gruby jest. Ajajaj. Taką falą mnie pocisnął, ale pali się. Troszeczkę mu zjechałem życia. Doskonale. No, uważaj, bo będzie ten. Bo idą. Tak? Aha. Znaczy, no, jeden gościu tam próbuje coś robić, no ale kiepsko mu to wychodzi. Ale spokojnie, raczej nic się nie stanie. Ja zamiast być w ofensywie, to ja tutaj w defensywie jestem. No jak nikomu się nie chce ten. Ojej. Ale mnie doktor ten. Wojenny. Ale mnie doktor w ogóle pocisnął tą strzelbą ze strzykawkami, nie? Dobra, nie dla mnie, biorę grubego. No, widzę, z shotguna strzelasz. No właśnie, jestem zabity. Masz naostrzony fragment wulkanu, co za broń, fajna jakaś? Jeżeli kogoś uderzę nią, to tym sposobem przeciwnik jest w płomieniach. Co ty gadasz? Tak. To ładnie. Jest, na przykład przydaje się na jakichś arenach, w trybach, gdzie faktycznie trzeba tylko walczyć do walki wręcz. A, no to spoko w sumie. No, jak najbardziej. No to taka nawet broń dobra. Ja tam nie mam za dużo wyboru z broni. Wszystkie jakieś słabiutkie. Nikogo nie widzę. Dobra, tutaj bronią wszyscy. Ale w ogóle nikt nie chce po aktówkę iść. Dobra, to ja idę do kanałów. W takim razie. Podpaliłem dwóch grubych, zginąłem przy tym. Może zginą. A, tak się załatwia, pipera. Cały czas tego samego gościa cisnę, tylko może dominację będę miał, nie? No ale ja sobie idę kanałami, w sumie. Mam nadzieję, że się jakoś przedostanę i wygramy coś w końcu. W ogóle mieliśmy jakieś przejęcie aktówki? Z naszej strony nie. Znaczy w ogóle, my nie podjęliśmy nawet próby. Oni podjęli próbę, no i im się nie udało i na obecną chwilę jest pad. Ta? 0-0. Aha. No to słabo trochę. Owszem. Tak szczerze. Ja się musiałem wycofać, bo mam 4 życia, a gruby na mnie idzie. Ojej. O nie. Zostałem spalony. Ale pięknie załatwiłem demomena. Aj. Gruby na grubego w kanałach walka, czaisz? Tylko, że ja nie mam praktycznie życia. Dobra, idę tam na niego. Dostanę pewnie falę. W sumie 200 życia. No muszę, kurczę, przebrnąć po te materiały, nie?
Ja też bym chciał, ja na razie tylko bardziej bronię niż atakuję. Znaczy wiesz, zawsze, no widzę właśnie, zawsze mogę skauta sobie wziąć, nie? Ale nie wiem, czy to ma stary jakiś sens, bo jedno uderzenie i ja nie żyję, nie? Idę po materiały. Idę po materiały. Jestem już na dole. Dobra, jestem w tej chwili w tym kanałach, ale jestem. Ja zaraz zginę po prostu. A już jestem po aktówkę. Mam aktówkę, ty. O. Mam aktówę, ale wątpię, że dotrę, bo ja grubym idę. To ja chętnie cię wspomogę, tylko wolę, muszę wiedzieć, gdzie ty jesteś. No wychodzę. Aha, właśnie. Ty tutaj jesteś. Aaaa, no trochę daleko. Dobra, już idzie na mnie. Nie, dwóch na jednego, nie ma szans. Ale próbowałem, nie? No i dobrze. No, dwóch na mnie podleciał, the moment szarży mnie, wiesz, zaatakował, ciężko było, ale jakiś ten... Właśnie po nią biegnę. Aha, jak już masz, super, uważaj na zewnątrz jest the moment, wyjdzie zaraz na ciebie. Właśnie biegnę. Widzę właśnie, jak żeś spadł. Jeszcze był nasz szpieg, więc on może jeszcze przejąć. Żyjesz jeszcze? Jeszcze, już nie. Jestem za mostem jest, więc trzeba tylko zejść na dół. Okej, okay, ktoś podniósł od mam. Nas. Biegnij. Grubym ciężko, do nas muszę biec, ta? Tak. Ja cię zaraz wspomogę, tylko muszę się odrodzić. Dobra. Biegnij, panie, biegnij. Dawaj! Blisko już jestem, blisko! Come on, są nasze wieżyczki! Mam! Dobrze! Jest! To jest współpraca, ludzie, to jest właśnie współpraca. Ja wyniosłem, Kamilos przeniósł, ja doniosłem. No i dzięki tobie właśnie krytyki to osiągnąłem. Bo właśnie zauważyłem, właśnie słyszałem, jak nawalasz tam. No i super. O nie! Tak się właśnie wygrywa. Jezu, nie rozumiem ludzi, którzy tu grają łucznikami. Dobra, nawalam jakiegoś grubego. Chyba nawet ty, gruby, mnie nie widzi, a do niego naparzam, nie? Zabiłem go. Nie, sorry, asystę miałem, ale tak w niego naparzałem. No właśnie też w tym uczestniczyłem, także... Ta? Nie wiem, mi tylko jakiś chiński znak wyskoczył, że zabił ze mną, no to wiesz. No, jakiegoś Polaka mamy chyba. Tak jest. A ja jeszcze jestem przy tym. Przy ich aktówkach, ale ja niestety nie mam życia. Tak? A gdzie jesteś? No przy ich aktówce. Przy ich, tak? Tak. Wziąłem aktówkę. Masz? Super. No oni raczej dobra, to ja lecę cię, będę chronił jakoś z góry. Okej. Okay. Wypuściłem, dałem naszemu scoutowi, teraz biegnie. Tak? Aj, upuszczone. Docisnęli go. Daleko? No prawie przy ich miejscu odrodzenia. Dobra, ja lecę do kanałów. Zaraz coś pokombinuję. Tyle dobrze, że wygrywamy, nie? No i dobrze. Coś im ciężko to wychodzi, żeby nam coś zrobić. Ale ja im plecy od kanałów idę robić, bo ich tam dużo na zewnątrz, jest i się nie da w ogóle przejść. Muszę ich tutaj dowalić. O, idą. Snajpera mam, snajper. Za 200 walną. Ale dostałem. Prosto w łeb dostałem, strzelisz? Tak. O, goście pocisnąłem ze strzelby. Nazwę ten odcinek prosto w głowę, nie? Bez kitu. Taki idealna nazwa będzie do tego. Ojoj. W ogóle jakiś scout miał coś typu jak pyro, nie? Taki roz... Co jest? Zostałem trafiony, zabity, niestety aktówka wróciła na swoje miejsce. Ta? Nie, no znowu dostałem w głowę. Dobra, chyba ze snajpera wezmę bez kitu. Albo nie, skauta, coś pokombinuję. Ludzie, troszeczkę nudniejszy odcinek będzie? Znaczy nie, no w sumie gdzie nudniejszy. Przynajmniej będę coś próbował, nie? Proszę bardzo, w tym odcinku udało ci się aktówkę donieść. Grubym. O, dzień dobry. No, siema. Grubym aktówkę donieść. Ładnie. To już jest osiągnięcie. No właśnie. Dobra. Ja lecę już ten, scoutem. Krytokola.
Fajna sprawa. Ole, dostał krytyka gościu ode mnie. No ma lepszą pozycję. Aj, chyba padnę. Ajajaj. Gdzieś mnie w plecy zaatakował świętą makrelą. Nie, nawet go nie zauważyłem, nie? Przepraszam bardzo, dostać ile wam po głowie to jest wstyd. Aj, no co zrobisz? No nie widziałem go nawet. Gości mnie jakoś od tyłu podszedł. Ojej. Co to, co żeś narobił? Ja nie, ale ktoś mający cyrylicę w nazwie. Aha. Ole, dostałem w powietrzu w ogóle. Aj, no kurczę, cisną mnie za bardzo, nie, no nie. Wracam do żołnierza. Okej. Bo mi najlepiej żołnierzem szło. Co w ogóle ten scout u nas zrobił? Nie widziałeś tego na pewno, ale zamiast uderzyć tego, grubego, to on stanął przed nim i czekał, aż go przeciwnik zabije. No. Co jest? Czemu nie mogę wyjść? Dobra. Ezio, one shot. Aj. Jakiegoś demomena cisnę. Gdzie jest w ogóle, dokąd jest ten teleport? On... Nie, no, dobra, już zauważyłem, dokąd on jest. Na sam dół się trzeba teleportuje. Dobra, lipa. Muszę z dołu, aż lecieć. Ojej, na górę. Ojej, dostałem. Co? Dostałem tak, że mam tylko 2 punkty zdrowia. A gdzie jesteś? No na balkonie, ale przeżyłem. No dobrze, to idź się uleć i ten. Ja dopiero wchodzę, bo użyłem głupiego teleportu i jestem na tym. Już w sumie wylazłem, ale... Idę na dół ich tam nawalać. O kurczę. Co jest? Nie. Ja najpierw myślałem, że to jest nasz, dlatego... Najpierw go atakowałem, potem go odepchnąłem, żeby go uleczyć, żeby go zgasić, a to jednak był wróg i zaczęliśmy się naparzać i mnie zabił niestety, ale spłonął. Ja... O, zabiłem typa. Ale drugiego się zabić raczej... Nie mogę. A jak ucieka przede mną. No proszę. No, strzelam się ze snajperem. No nie. Ale to raczej dla mnie walka przegrana na odległość, więc... Więc muszę się wycofać. O, południowa gościnność. Znowu już mam taką broń. Ale dziękuję bardzo. Jakąś broń dostałeś? Ja już dawno nic właśnie nie dostałem. Dziwna rzecz, ale jednak prawdziwa, że nic Enrux nie dostał ostatnio. W ogóle nie. To trzeba to zmienić. No. Big Smoke'a w ogóle ma ten w drużynie przeciwnej jest. Jakim cudem? Co, Big Smoke? Nie, zostałem zabity jednym ciosem. Jeszcze mi ścięto głowę. Coś dostał jednym ciosem? Ja dostałem. A, to nieźle. To nieźle, odrodzenie za 5 sekund, a ja ten. Ja padłem sobie. Coś mi kiepsko idzie dzisiaj. Ale tak to jest, jak się nie gra praktycznie. Się pozapominało tyle rzeczy. O Jezus, snajper. No nie, no znowu dostałem. Dobra, ja sobie snajpera wezmę. Tej też porozwalam trochę. No mamy 2 snajperów na dole na pewno, wrogich. Na dole? No jeden był w przejściu, drugi też gdzieś tam był na dole, może trzeci jest na górze, nie wiem, musisz podejrzeć. Tak? Pojrzeć. Dobra, to czekaj, ja już idę. Dalekosiężny drzezail, nie wiem co to jest. O nie, ostrzeliwuje mnie. Skauta jakiegoś. A, nagle jak się pojawiłem, to nie ma żadnego snajpera. Nie.
A nie no, nie ma szans. Nie wiem, coś mi dzisiaj naprawdę nie idzie w tym odcinku. Nie, serio, tragicznie mi dzisiaj idzie. Nie wiem za bardzo kim grać, nie? Pyro też, nie kurde, nie wiem, bo oni praktycznie nie atakują nas, oni tylko snajperami grają, nie? Tak. I to mnie denerwuje właśnie, bo ja grałem już pyro żołnierzem i ja nie mam kogo atakować, bo oni tylko na snajperów grają. I tam praktycznie połowa tych ludzi to właśnie snajperzy. Dobra, jakiegoś typa spaliłem teraz. Oj, 17 życia mam. Nie za dobrze to wygląda. No, nie za dobrze właśnie. No, muszę się uleczyć. Bo atakują nas chyba w trójkę z tego co widziałem. I to skauci, więc będzie ciężko. Dobra, jedzie, jeden skaut tu jest. Aj, uciekł. O kurczę. A, zabiłem go. Zaczaić, zabiłem go, spaliłem gościa. Dobra. Nie widzę więcej przeciwników. A powiem ci, dużo skautów przed chwilą było, a teraz żadnego nie ma. O, znalazłem kolejnego. W ogóle widzę, że u nas bardziej są postacie albo do obrony, albo tylko w celach wsparcia, ale nie ma żadnych ofensywnych, prawie. No bo zobacz, 4 inżynierów, 2 snajperów, 1 scout i 3 pyro, no. Nie zauważyłem, tak. Nie wiem, to jak my mamy atakować? No właśnie nie wiem, stary. Aj, ja zaatakowałem gościa, ale mnie spalił niestety. A kim ty grasz? Cały czas pyro? Cały czas? Tak. No ja teraz zaczynam atakować, tylko ciężko jak ci snajperzy są cały czas. Bo oni są na górze i się w ogóle przejść nie da, nie? Ja chyba zaatakuję ich dołem. Dołem? No ja też właśnie teraz się ten... Teraz też chcę właśnie dołem cisnąć. Gość ma tutaj zasobnik. Ta? Gdzie? A, jeszcze... Jeszcze ten. Jeszcze... Działko mini. Aha. Które próbuję rozwalać. O, właśnie gość jakiś padł. Okej, zniszczyłem. O, spaliłem typa jednego. Po prawej jak wchodzisz, będzie wieżyczka w tym budynku, nie? Aha. No, bo ty płyniesz teraz. No, spokojnie, ja ci zaglądam na plecy. Idę od dołu. Widzę. Właśnie akurat cię trafiłem, nie? O, nie. No i ten, i akurat patrzyłem, czy ci nikt pleców nie robi. No właśnie słyszę działko, ale dokładnie nie wiem, z której strony. Okej. Okay. Ja sobie wygrałem pojedynek z 2 pyrosami naraz. Tylko mnie od tyłu snajper pocisnął. Nie wiem, jakim cudem ja go nie zauważyłem, nie? Co? 2 snajperów do nas przyszło. A nie, to u nich było, czy u nas? W ogóle ile ty widziałeś, co na dole u nas jest? Nie. Tyle, co my mamy tam ochrony, to naprawdę. Aż się sam zdziwiłem, nie? To mamy taką obronę, że nic nas nie przebije, ale z drugiej strony my nie mamy czym atakować. No właśnie, zauważyłem. Co? Jakim cudem? Ja go nawet nie zauważyłem. Znowu. Ale mnie ci snajperzy dzisiaj denerwują, nie? No ale troszeczkę już lepiej mi idzie trochę, jak zacząłem atakować. Tylko nie wiem czemu, jak ten... Cały czas mnie jakoś obraca kamerę, nie? Jak atakuję. Nie wiem, czy to z lagów, czy co? Nie wiem, później przejrzę odcineczek, jak to wygląda. O, snajperami znowu cisną. Dobra, ja ich atakuję jakoś. Gdzie ty jesteś? Na dole. Dobra. Znaczy przed mostem. Dobra, nie ma wieżyczek. Ja idę na górę. Dobra, idę po aktówę. Jestem blisko. Dobra, ja zaraz zginę, mam za mało zdrowia. Ta? Ja też nie mam za dużo. A, dobra, nawet się im dam. Chociaż to też będzie ciężkie. O! Komuś się udało, miło. Mi! O! Tylko ja nie mam zbytnio zdrowia, więc cię nie wspomogę, niestety. No, ja padnę na schodach, nie? Na stówę już na mnie lecą. Dajcie mi żyć.
O, pewnie. Znowu snajper i to jeszcze z tego, z kosy. O. No, ale blisko, o, jesteś. No, ale kurczę. Cię nie... Ten... O, tych dwóch snajperów, nie wiem, chyba dużo muszą grać dziennie, bo naprawdę kozaki. Nawet z broni białej cię zabiją, nie? Bez kitu. No, ale blisko aktówka jest, ale oni ją zaraz odzyskają, nie? I znowu wyniosłem. To jest to. Dobra, ja idę od dołu. Ja idę normalnie od góry, atakuję ją. Bo coś mało w ogóle nas chodzi, ludzie wolą pilnować. O. Dobra, spaliłem jakiegoś typa. Cic. Tylko zarażony jestem. Aj, dostałem. No niestety byłem tylko świadkiem. Ta? A ty spaliłeś go, nie? Haha! Jak zawsze to muszę ja dostawać. Dawaj! Nie. Aj, tak blisko. Prawie! Właśnie widzę, też byłem tego świadkiem, bo widziałem to. Na podglądzie. No teraz mi nie najgorzej idzie, aczkolwiek ci snajperzy mnie nękają. Dokładnie. To bardzo mnie nękają ci snajperzy. No właśnie, snajperzy nawet nasi nas wyprzedzili. O, właśnie widzę. Nie, przepraszam, Gibson już był pierwszy. A próbuję iść po aktówkę po raz kolejny. Oni w ogóle nie mają ochrony tam, żadnych inżynierów, nic. To mnie właśnie dziwi, że oni nawet inżyniera tam nie mają, nie? No. Czekaj, ja im znowu wynoszę to, patrz. O, brawo. No, tylko ja się bym skitrał gdzieś. O, tu się na przykład skitram. No właśnie, ich tutaj niszczę i zostałem zniszczony, niestety. Inną drogą o. Próbuję wyjść. Akurat właśnie Scott, ten nie zabił, co ciebie teraz atakuje. Zabiłem go. Dobrze, i... Biegnij w dół. Jestem, dobra. Tylko snajperzy. Biegnij. Biegnę. Nie, skauci już są. Nie, dobra, ale wyniosłem dalej niż przewidywałem. Dobra. Aktówka jest bliżej, bo jest praktycznie na tym wejściu, tylko oni teraz tutaj będą strzelać. Uważaj, tył. Aj. Dobrze. Brawo. No, scout może donieść. Biegnie donosi. Co? Jak donosi. No, dawaj. No, leci. Chronimy. Pilnuję. Tak, super. A ja lecę na front, chociaż mam 25 życia. To jest poświęcenie. O nie, ktoś tutaj był na dole. Ta? Ale dobra, doniesie. Jest. Ta? Doskonale. Brawo. O, ja właśnie zabijam pod respem gościa. Bo mam krytyki. I znowu, myślałem, że go zabiję ponownie, ale miałem 25 życia. Nice spawn camp, już do mnie napisał. No. Tylko szkoda, że ja tam się właśnie po to szedłem, żeby ich pobić trochę. Tak samo jak oni do nas chodzą. Tak jest. 2-0, do ilu się gra? Erikson. Do 3. Do 3? Gra jest do 3. Łatwo. Powiem ci, ciśniemy ich ładnie. Tylko mnie niepokoją spadki FPS-ów. No znowu mamy. A dobra, już po. Dobra, ja lecę z tym przeniesienia. Co? Serio, wywalają mnie do blue drużyny. Dlaczego? No właśnie nie wiem. Jakiś system zbalansowany. No nie, no bez kitu. Nie chcę być w niebieskich. To za głupstwo. Zaraz zobaczymy, bo pisało, że... A dobra, gracz dołącza do gry, to mnie chyba nie przeniesie, bo dwóch gości dołącza się do gry. Ale się spalili. Co to za broń gościu miał? Bo ja zapatrzyłem się na ten tabie i założyłem gościa, zacząłem go palić i zginąłem niestety, byłem za blisko. Aha. Dobra, ja lecę. Ale nie, dalej jesteś u nas. No jestem właśnie, zauważyłem. No pisało mi, że system jakiegoś balansowania, coś tego przeniesie mnie do innej drużyny, nie? Aha. Serio, jakim cudem ja przegrałem tą walkę? Dobra, ja idę tymi kanałami. Właśnie cię mam akurat znowu na tym, na czujce. Lepszy.
Tak powoli idzie. Będę patrzył, czy nikogo nie ma. I... A plecy, ale the moment on... Aha, jest... już widzę gościa. No, z tyłu gdzieś tam. Ja dostałem krytyka. Ta? Ale przeciwko mnie. Nie. Dobrze. Nie wiem, ja lecę już do przodu po kolejne te aktówki, po aktówę. Skaucik jest jakiś. Aj, dostałem. Niedobrze. Niestety ten pyro zaraz do mnie przyjdzie. Dokładnie. A nie, to ty jesteś. O. No, ja jestem, ale uważaj, bo snajper. Dobra, jaramy go. Dobra, super. Dostałem. Ja teraz... Dostałem za. Taki. 7 życia miałem gościa. A, widzę, że nas dwóch rozwalił. No i z tym samym gościem się tłukłem wcześniej, także. Ta? Tak. No, to nieźle. Ja cały czas jest, no to on do mnie pisał, że kampie pod respem. No. Te, jak on miał? P2P, Nichols. Nie wiem, teraz jakoś się ruszyłem bardziej do przodu i idę ten, to tam całkiem spoko. Tylko, że snajperów jest, nie? No niestety. Najgorsze, co może być. Bo tu tylko wystarczy głowę wysłonisz i ten, jest lipa. A co jest? Jakim cudem mnie gościu zabił? A dobra, snajper stał. Uważaj, bo po prawej będzie snajper kampił. Tutaj gdzieś jest. Po prawej? No tu był. O kurczę, no. Wieżyczka. Właśnie zauważyłem. Ej, szpieg niestety mi trochę za wolno zareagował. No, właśnie zauważyłem. Ojej. Nie wiem co, nie wiem jak będzie z tym materiałem, bo jakieś ścinki mam cały czas. Nie. On trwa chyba z ile? Z 40 minut? Nie wiem, ale zaraz skończymy, bo już ten... Nie wiem, czy mi się miejsce na dysku nie kończy. No, gdzieś tyle będzie trwał, ci powiem. Czy z 30-40 minut, ale już... No, już trochę żeśmy w sumie ponagrywali, no. Tak jest. W sumie można kończyć, bo nie wiem, bo zanim my to zdobędziemy, to jeszcze z pół godziny minie. Tak mi się zdaje. Zawsze coś jeszcze możemy dograć, nie? To jest. No dobra, to chyba będziemy kończyć, co? No, można w sumie powoli. No. Dokładnie. Najwyżej potem dasz informację, czy się udało wygrać, czy nie. Co jest? Najwyżej później dasz informację, czy się udało wygrać, czy nie. No w sumie tak. Dobra, to... W sumie będziemy już kończyć jeszcze... A, dobra, już nawet mi się nie uda. To dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Ze mną oczywiście był Kamilos. To jest. No i zapraszamy na kolejne odcineczki, które pewnie już się też niebawem uda nagrać. Tak więc trzymajcie, hejo, papaj.